Jutro Sejm zadecyduje, czy powoła nadzwyczajną sejmową komisję w sprawie projektów ustaw dotyczących tzw. aborcji. Rządząca koalicja chce wypracować wspólny projekt ułatwiający zabijanie dzieci nienarodzonych. W Sejmie w pierwszym czytaniu omówiono dziś 4 projekty. Sejm rozpoczął pracę nad projektami ustaw rozszerzających możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Szybkich prac domagała się szefowa klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska. My się cofamy. My się cofamy w wieki, w których rzeczywiście kobiety nie miały żadnej pomocy. W Sejmie są 4 projekty. 2 Lewicy, która domaga się zniesienia odpowiedzialności karnej za pomoc przy tzw. aborcji oraz możliwości zabijania na żądanie nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia i do 24 tygodnia dzieci podejrzanych o ciężką chorobę. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula przypomina, że pracę nad projektami blokował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W czasie, kiedy marszałek Szymon Hołownia przesuwał i podejmował decyzję o przesunięciu debaty aborcyjnej, aborcje działy się w polskich szpitalach, ale także kobiety w dramatycznej sytuacji były odsyłane z polskich szpitali. Będziemy wracać z projektami aborcyjnymi niczym bumerang. Zabijania dzieci poczętych do 12 tygodnia ciąży chce także Koalicja Obywatelska. Czy państwo polskie w końcu weźmie na siebie odpowiedzialność za miliony kobiet w Polsce? Zadba o ich bezpieczeństwo. Głosy polityków trzeciej drogi są kluczowe, gdyż bez nich projekty nie mają szans na przyjęcie. Trzecia droga żąda uchylenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej. Według wiceprezes PSL-u Urszuli Pasławskiej to jedyny projekt, który może poprzeć cały Sejm i prezydent. Przyjęcie zmian miałoby jednak poprzedzić referendum. Skoro 460 posłów powinno zagłosować w tej sprawie, to czy 30 milionów Polaków to nie jest więcej niż 460 posłów? Na referendum nie zgadzają się Lewica i Koalicja Obywatelska. Cała rządząca koalicja chce za to powołania nadzwyczajnej sejmowej komisji, która wypracuje jednolity projekt. Decyzja może zapaść na jutrzejszym posiedzeniu. Tymczasem prezydent Andrzej Duda zapewnia, że nie poprze żadnego projektu o aborcji. Jak mówi politolog Bartosz Brzyski, koalicja stoi pod ścianą i potrzebuje wyjścia awaryjnego. W momencie, w którym którakolwiek z partii by się wykruszyła i wyszła z tej koalicji, to prawdopodobnie przez ten elektorat byłaby rzucona na pożarcie. Choć dyskusje nad projektami zdumiały zwolenniczki zabijania człowieka na jego pierwszym etapie rozwoju, nie zabrakło głosów broniących życia. To wypowiedź Karyny Bosak i Mariusza Krystiana. W całej tej debacie kobiety traktowane są przedmiotowo. Są wykorzystywane instrumentalnie. A przez kogo? Przez aborcjonistów. Jestem za życiem, za prawem do życia dla każdego dziecka. Niestety część polityków Prawa i Sprawiedliwości prezentuje zaskakujące stanowisko. W lutym były premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za powrotem do stanu sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Ja popieram pomysł trzeciej drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego. W Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyscypliny odnośnie głosowania nad projektami. Słyszymy od polityków partii. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka sprowadzała temat tzw. aborcji do gier politycznych. Nie potraficie znaleźć jednego spójnego projektu, który odzwierciedlałby wasze poglądy. Nie chcecie rozmawiać o tym, co jest ważne, o tym, że nie spełniliście 100 konkretów. W Prawie i Sprawiedliwości są osoby, które bronią życia, zapewnia poseł partii Andrzej Gawron. Chcę się wypowiedzieć w swoim imieniu i w imieniu na przykład członków zespołu do spraw dziedzictwa świętego Jana Pawła II. To są osoby, które naprawdę rozumieją wartość życia. Życie od samego poczęcia zasługuje na ochronę. Politolog Andrzej Dąbrowski podkreśla, że głos któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości za lewicowymi projektami przeciw życiu będzie zapamiętany przez wyborców. Jeżeli ktoś zagłosuje inaczej, bo tak mu podpowie jego sumienie, no to myślę, że wyborcy to odpowiednio docenią. Forsowane w Sejmie zmiany mają poparcie Parlamentu Europejskiego, który przyjął dziś specjalną rezolucję wzywającą Polskę i Maltę do aborcji na żądanie. Każdy ma prawo do autonomii cielesnej oraz do wszystkich powiązanych usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Koalicja rządząca chce egzekwować forsowane przepisy. W marcu premier Tusk ostrzegł, że powołanie się na klauzulę sumienia i odmowa aborcji będzie ścigana przez prokuraturę.
szpital straci środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze mogą liczyć na pomoc Fundacji Ordo Iuris, mówi jej prezes Jerzy Kwaśniewski. To jest uderzenie w kolejne elementy gwarancji konstytucyjnych. My będziemy wspierać wszystkich lekarzy, wszystkich też menadżerów szpitali, którzy mieliby takie problemy. Decyzja o powołaniu nadzwyczajnej komisji może zapaść jutro po godzinie 14.